Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj odcinek specjalny, bonusowy, z tego względu, że montaż odcinków, nazwijmy to, normalnych idzie, delikatnie mówiąc, ociężale, także macie od nas taki bonusik. Mam nadzieję, że się spodoba. Dzisiaj w zmienionym składzie. Dzisiaj jest z nami Marecki, odpowiedzialny jest za wszystko, co widzicie i też słyszycie. Także czuję się obsłużony fantastycznie. No a więc zaczynam. Jesteśmy na Żydowskiej Górce, czyli w takim półwyspie leśnym, wychodzącym z Wejherowa w stronę Bolszewa. Tutaj znajduje się, jak widać zresztą, cmentarz żydowski, który jest w stanie takim, jakim jest, głównie z tego powodu, że i w 1939 roku, i w 1945 odbywały się praktycznie na terenie tego cmentarza walki. Raptem z 50 metrów, a może nawet nie, dalej rozpoczyna się linia okopów. Także niewiele zostało, ale coś zostało. My jesteśmy oczywiście tutaj ze względu na rok 1939. Pokażemy Wam parę fajnych rzeczy. Zapraszam, lecimy. Przypomniałem sobie, że jestem winien Wam wyjaśnienie, co tak naprawdę wydarzyło się na Żydowskiej Górce. Dowódcą tego odcinka był Tadeusz Nowicki, który posiadał w swoim arsenale 6 karabinów maszynowych oraz jeden moździerz, który niestety zepsuł się ostatniego dnia zmagań, czyli 8 września. Wówczas Tadeusz podesłał Andrzejowi Chudemu, którego odwiedziliśmy w pierwszym odcinku, swoją amunicję do moździerza, ponieważ nie była ona już mu potrzebna. Zmagania toczyły się 7 i 8 września. Niemcy walili z czego mieli. Używali artylerii, moździerzy oraz lotnictwa, które głównie z broni pokładowej ostrzeliwało rozpoznane polskie pozycje. Na uwagę zasługuje również fakt, że niemieckie lotnictwo zrzucało ulotki zachęcające polskich żołnierzy do poddania się. Punkt oporu na Żydowskiej Górce nie uległ, Niemcom nie udało się wedrzeć, jednak Polacy musieli się wycofać, ponieważ w innym miejscu obrona została przełamana i 8 września wieczorem polskie oddziały wycofały się, a później przygotowały się do obrony Redy 9 września. A cóż to tam za dzik się czochra w krzakach? Sporo będzie poszukiwań w kolejnych odcinkach. Nas to rajcuje, jest to dla nas fajne. Powiem Wam, że nieraz Was zaskoczymy. Masz Ty tam jakiś sygnał fajny? No? No to jak będzie fajny i coś wyskoczy, chociażby łuska, ale jednak jest, będzie to przedmiot ściśle związany z tymi wydarzeniami, ze względu których tutaj dzisiaj jesteśmy, pochwalimy się. Kupił sobie fantastyczny sprzęt, także nie ma biedy, nie ma wstydu. Niech cały świat widzi, że chłopaki z Wejherowa... Podkładkę. Że chłopaki z Wejherowa, że chłopaków z Wejherowa stać, co? Na porządny grat. Judasz dla myszy. O, taka książka. Napiszemy, co to jest. A w zasadzie to tak większego znaczenia nie ma, bo z tego, co się orientuję, ona jest niedostępna. Ale podzielę się informacjami, jak zawsze zresztą. Bardzo rozbudowana linia okopów. Było to najmocniejsze stanowisko polskiej obrony. Strategiczne miejsce kontrolujące dolinę rzeki Redy. Dlatego tutaj Polacy najmocniej się okopali. Możemy przeczytać chociażby, że w pracach polowych pułku pomagały władze Wejherowa na czele z burmistrzem Bolduanem, wójtem Okom oraz dwaj nadleśniczy Nowicki i Kuniewski, którzy udzielali pomocy w sile roboczej, pod wodach, nie wiem co to pod wody, może coś pod wodą, żartuję, pomóżcie nam w komentarzach, oraz potrzebny materiał. Zakładka. Wszyscy zostali zamordowani przez Niemców w 1939 roku. W trakcie wykonywania prac podpisano protokoły na ponad 500 tysięcy złotych na materiał drzewny oraz 50 tysięcy złotych
wydały gmina i magistrat Wejherowa na opłacanie podwód oraz robocizny. Także zmobilizowali się. Te prace wykonywali głównie żołnierze 1. Pułku Strzelców Morskich po robocie, czyli po służbie, wieczorami pracowali podobno po 15 godzin i kopali tutaj tą całą linię. Pojąłem taką umiejętność materializowania rzeczy z wydruków. O, takie coś i takie coś. Nie wiem, czy to oryginał. Od razu mówi, że nie znaleziony w ziemi. No, wygląda jak oryginał, wszystko niby się zgadza. Próbowałem dojść do tego, do kogo należał, ale niestety wiadomo, wszystkie dokumenty zostały utracone. Wszystko tutaj teoretycznie się zgadza. Jest numer oficerski 217, ale czy to oryginał? Nie wiem. Wydaje mi się, że jest to krzyż, który został wyprodukowany, ale nie nadany. I ktoś po wojnie przejął zbiór takich nienadanych, ojejku, krzyży i swego czasu sprzedał na Allegro. A kupiłem sobie jeden, bo mam wielki sentyment. I właśnie, tutaj przy tym zakolu okopowym byłem świadkiem tego zdarzenia. Nasz kolega Dzik, który tam gdzieś buszuje, wykopał jakiś czas temu kotwiczkę, którą na pewno widzicie już teraz na zdjęciach. Jak nie zazdroszczę fantów, bo nie zazdroszczę w ogóle, raczej chyba nikomu niczego nie zazdroszczę, to tego zazdroszczę. Chodźmy dalej. Cudów się nie spodziewamy, pokolenia detektorystów już tutaj zrobiły robotę, ale wyskoczyła łuseczka, fajna rzecz, niby nic, a cieszy, dla niektórych to złom, dla nas skarb. NK świadczy o tym, że jest to polska łuska, szukamy dalej. Natknąć się możemy na pozostałości z obudowy, oryginalnej obudowy, nie wiem, czy to jest akurat, coś świeżo to wygląda, właśnie taki fragment, ale z pewnością będą one dalej. I pozostałości drutu kolczastego, który również był stosowany jako no, umocnienie, jako utrudnienie nacierającym na okopy dostania się do nich. Przed chwilą wyskoczyło coś takiego. Jakby ktoś chciał sobie obtapicerować na nowo, zostawimy to tutaj. A potem będzie, że śmieci nie zbieramy z lasu. Ale tu może złomiarze wezmą. Standard w naszych lasach. Nacierają! Z braku sprzętu wszystko się przydaje. Teraz ciekawe, kto tam mył jajeczka. Która strona? Albo na zupkę.
i posiłeczek. Leśna mogiła. Kiedyś było ich tutaj wiele. Ja przynajmniej pamiętam kilka, jak byłem taki. Teraz już jest tylko jedna. Niestety, dla mnie niestety te mogiły znikają. Nie wiem, czy odbywa się z tej okazji ekshumacja, czy jakieś badania są prowadzone. Być może. Może ktoś z Was wie. To fajnie by było, jakby napisał. Zapewne jest to Niemiec z 1945 roku, chociaż żołnierze polscy z 1939 roku również byli chowani w taki sposób, ale większość z nich jednak to Niemcy. No i co? No tutaj kończymy naszą opowieść. Przyjdźcie, zobaczcie, fajny teren, trochę śmieci dużo, no ale to taką naturę Polacy niestety mają. Mam nadzieję, że to się jednak powoli zmienia. Niech łaźcie po lesie, a jak już łazicie, to znaczy łaźcie po lesie, tylko nie zostawiajcie w nim śmieci, bo jest to nieładne, nieeleganckie i utrudnia pracę detektorystom, którzy szukają historii. Dzięki. No to mamy tutaj małe podsumowanie. Przez krótki okres, który przechodziliśmy tutaj przez las, to oczywiście same śmieci. Gdybyśmy mieli to zbierać, by było co najmniej kilka worków, jak na cały kontener tego. Jakiś tutaj urządzenie z małym trybikiem. Blaszka, podkładka, widelczyk aluminiowy. Oczywiście guzik, kociowiec. Jakieś perelki, Bolesław Prus 10 zł i 10 groszy. Oczywiście tylko jedna łuska nam wyskoczyła polska. N67-34, to jest 34 rok. Nic więcej nie było. Teren jest mocno eksploatowany. Warto tylko tutaj wspomnieć, że wcześniejsze wypady, które były, jeszcze coś pokazały. Będzie to pewnie później wmontowane. Nie mamy tego tutaj przy sobie. Jeszcze możemy pozdrowić naszego kolegę Wejherowskie Wykopki. Będzie mało odczarowanie, teraz perelki będą nas się trzymały, więc będziesz miał od teraz lepsze fanciki. Pozdro. Oczywiście Wejherowską ekipa Wejherowo też pozdrawiamy. Co tu jeszcze więcej można rzec? No nic z tego już więcej nie wyczarujemy, ewentualnie możemy coś zmontować, ktoś lubi modelarza się bawić. To tylko to. Pozdrawiamy, do usłyszenia, do zobaczenia. Dzięki, że dotrwaliście do końca. Dzisiejszy odcinek, tak jak wspomniałem, powstał dzięki uprzejmości Marka Jana Barańskiego, który zrobił te zdjęcia oraz je zmontował. Zazwyczaj robi to Darek Darkowi. Kibicujemy, żeby kolejne odcinki montowane były w miarę szybko, ile to możliwe. Klikajcie, lajkujcie, nie lajkujcie, komentujcie. Dziękujemy za komentarze, dziękujemy za to, że podsyłacie nam pomysły na kolejne odcinki. My działamy dalej, a Wy bądźcie z nami. Nara! Jeee, lecimy na chatę. Obiad.